Dzień dobry, Tamski, bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku zagrałem w Call of Warhammer Total War i jestem gotowy aktualnie do stoczenia epickiej bitwy z buntownikami. Z buntownikami, którzy mają kilka oddziałów bardzo potężnych, tak jak na przykład Wojownicy Chaosu, gdzie jest Czarne Orki, i którzy są dowodzeni przez niezłego generała. Bo patrzcie. Ten generał mógłby być bardzo ogarnięty, jeżeli chodzi o rozgrywanie bitew w Total War, bo patrzcie, on ma na imię. Christopher, czyli Krzysztof. Czyli jest to mój imiennik de facto, zatem mogę się wykazywać podobnym do mojego ogarnięciem, jeżeli chodzi o granie bitew w Total War, więc nie wiem, czy my to wygramy. Główną nadzieję w tej bitwie na zwycięstwo pokładam w tych oto dwóch oddziałach konnicy, które będą musiały odpowiednio wykorzystać, tak żeby złamać wrogowi morale. No nic, toczmy tę bitwę na mapie bitewnej i postarajmy się to zdobyć. Dokładnie z taką hordą będziemy musieli walczyć. Będzie to mają orków, bestii, gory, gory, cholera wie co jeszcze. W każdym razie mają sporo nieprzyjemnych rzeczy. Ogólnie Miss Mass Multiculti w świecie Warhammera mają w tym mieście. Bo skoro mają i oddziały chaosu, i bestii gory, i orków, i ludzi, to jest multikulti w świecie Warhammera. O mój Boże, co ja patrzę. Co ja patrzę. Znaczy, to co ja patrzę, to jest niedobre, co ja patrzę, a ponieważ jest takie mleko, ja jak jest mleko, to nie lubię toczyć bitwy. Więc mogę się, najpierw uformujemy. Więc wy się uformujcie tutaj. Dokładnie tak. Spacja, bo chcę widzieć, gdzie te oddziały się sformują. Teraz wy i wy. Tutaj na boku. Wy, moi kochani. Na tym boku, na tej flance, żeby mieć osłoną tej flanki. Wy i wy. Ten sposób. Dobra, teraz ja chcę widzieć, co tu się dzieje i ty was bym postawił sobie tu mniej więcej z tyłu, nieco. Moi kochani, bym postawił sobie tutaj, też nieco z tyłu. Wy, moi kochani, wyjdziecie i rozciągniecie tutaj w długą linię, drugi szereg. Taki o. Wy zajmiecie bezpieczne pozycje za moimi liniami. Macie nie uciekać. Wy też będziecie mieli za zadanie nie uciekać. Wy zajmiecie bezpieczną pozycję na tutaj za piechotą. Użyję was w odpowiednim momencie. Jestem jeszcze nie w pełni nic zdrowy, więc zrozumcie to proszę. Wy zajmiecie pozycję tutaj. I graj buczy. Jak na moje. Bo zanim oni wywleką się z tej wielkiej twierdzy, to mnie co minie, a ja wolę się z nimi bić na otwartym polu niż w tym wejściu. Myślę, że powinienem zdążyć się ustawić. Notabene takie mleko, że będę musiał non-stop robić coś takiego.
żeby widzieć, gdzie jest mój przeciwnik. Mam nadzieję, że się nieco rozjaśni. Bo warunki pogodowe są makabryczne. Już nie mówię nawet o tym, że to ograniczy skuteczność mojego strzału. Okej, moi strzelcy powinni być maksymalnie efektywni, bo są rozciągnięci. To już nie są halabardziści, to są halabardziści. Postawa obronna, połowić halabardy. Dokładnie, ponieważ ja lubię, jak są w takim murze stali, to walczą bardziej efektywnie. Jeżeli chodzi o utrzymanie pozycji. Brakuje mi jeszcze jednego oddziału lekkiej piechoty. To są dwa oddziały, a ten gdzie jest i czemu jest tutaj? On nie powinien tu być, on powinien być tu. A was bym sobie poprawił. O, w ten sposób i na speedzie. To zróbcie. Dobra, myślę, że możecie już zacząć strzelać. Wy też. Wy w to. I wy w to. Dobra, cofnijcie się tutaj. Dobra, przeciwnicy się rozbili o moje oddziały, jak na razie się rozbijają. Wycofajcie się na speedzie, szybko się wycofajcie. Tu. Dobra, trafili na mur stali. Bardzo dobrze, ale jeszcze chwilkę bym zaczekał. Dobra, wy, moi drodzy, już możecie okrążać. Wy skoncentrować cały ogień tu. Wy nie walczyć, okrążać. Ja nie kazałem wam walczyć. Co to za jeden FPS na sekundę? Gro! To w to się nie godzi. Wy podejdźcie tu na bok. Bardzo bym poprosił do przodu od razu. Szkoda, że epicka bitwa rozgrywa się w takiej mgle. Trudno, rozciągnął się tu, na speedzie. Moja konnica tu do przodu. Z kim wy walczycie, do jasnej cholery? A, wy mieliście zadanie zafarwować, dobra. Zafarwowaliście się, wycofajcie. Teraz powtórzcie to tutaj. Na tą wolną kompanię. Wy atakujcie tu i oflankujcie. Mój drugi oddział konnicy niech się przemieści tutaj.
Zamykamy ich pomału. I niech zrobi szarowe tutaj na tych imperialnych łuczników. Ten oddział konniczy, skoro zrobił szarowe, to niech zrobi szarowe na drugi oddział imperialnych łuczników i tym samym znajdziemy się w centrum. Na oddział konniczy znajdzie się w centrum. Czyli tam, gdzie być powinna. I jednocześnie zmiażdżę im oddziały strzeleckie, które robią mi straty. I to w dodatku straty niepotrzebne. Dobra, więc teraz wyszarżować tu. A wyszarżować tutaj. Tu moja linia się trzyma. Moi strzelcy ich wejdą tutaj. I to w liczbie trzech oddziałów. Niech wejdą tutaj, będę chciał ich wykorzystać do strzału wroga. I tutaj wy piękną zrobiliście farwy i wy. Gdzie jesteście? Wy się cofnijcie. Tam. Wy cofnijcie się tam i wyfarwujcie na tych znowu imperialnych łuczników. Tutaj moje oddziały strzelców. Niech przejdą tu. Wy do przodu. Do przodu i zaatakować tu. Wy złamać ten oddział tych Ungorów z włóczniami. Wy, gdzie wy jesteście? Wy przemieścicie tutaj. W ten sposób, na speedzie. Wy i wy. Będziecie prowadzić ostrzał na plecach wroga. Ustawicie tu. Zróbcie to na speedzie. Wy i wy przemieścicie tu. Wszyscy na speedzie. Wy przemieścicie się tutaj. Wy możecie atakować. Wy w sumie też. Wy wjechać tutaj, te czarne orki. Wy, nie, jak nie macie pomysłu, to wjechać tych orkowych chłopaków. Wy atakować tu. Wy po prostu rozpocznijcie ostrzał. Znajdziecie się aktualnie na plecach wroga, czyli w najlepszym możliwym miejscu. Dobrze, to jest okrążenie i wyżynanie. Więc wy atakować teraz tu, wy się cofnijcie. Wy też się cofnijcie, to tam będę dowodzę. Dobra, to już łamiemy wroga na całej linii. Więc teraz wy tu. Wy też tu. Ale szkoda, że to jest moje epickie zwycięstwo, szkoda, że tu nic nie widać. Generał wroga pole, więc to im jeszcze powinno. Złamaliśmy teraz ostatni punkt oporu wroga de facto. I to jest piękna wygrana, jedna z najpiękniejszych, jakie miałem. 30%, a wróg traci 92%. Aktualnie kapituluję. Wy przestańcie strzelać. Możecie zacząć nagle walić po swoich. I tutaj aktualnie dożynamy resztki. Dobra, wy możecie zacząć walić po tych oddziałach. To jest piękne zwycięstwo.
Dobra, więc wystrzelać w to. Szkoda, że tutaj tylko takie mleko na tej bitwie było. Wystrzelać w to, a wy w tamto. Wy zaszarżujcie na tych łuczników. To jest chyba jeszcze jedyny ostatni oddział, którego morale się jako tak otrzyma. A nie. Bestigory, ostrzelać. Dobra, więc w to wjechać. Jak, bo panika wszystkich oddziałów w takiej sytuacji, kiedy obrońcy wychodzą z miasta, oznacza automatyczny instant win, tak zwany. Wjechać w grasantów. Dalej na farwy. Moment, dobić Bestigory. Rozstawić się mniej więcej tutaj. Na speedzie będziecie oszczędzać wszystko, co będzie miało ochotę wyjść. Dalej, dobijajcie. Oddziały wroga, które zdecydowały się uciec. Dobra, farwujcie na tych grasantów. Dobra, moja konnica powinna już ich wyrwać. Lekka piechota gór teraz do wyrwnięcia. Dokładnie. Czy to wszyscy? Heroicznie zwycięstwo. 518 straconych. On stracił wszystkich. Czyli zwyciężyliśmy to. Zwyciężyliśmy w stylu, który nazwałbym wręcz koncertowym. Pięknym. Wspaniałym. Szkoda tylko, że było takie mleko na czas tej bitwy. Okupuj i pięć tysiaków z osiady. Dar od wielkiego teogonisty. Ruiny Mordheim są moje. To jest bardzo piękne, duże miasto. I co wy tu w ogóle macie? Macie coś, co na jakąś świątynię chaosu, czy coś w tym stylu? Macie świątynię niepodzielnego chaosu, więc wam ją wyburzę. I co ja tu mogę mieć? Bo to pamiętam, że to było bardzo dobre miasto. Bro, nie przycinaj tak. To jest bardzo dobre miasto. Możemy mieć tutaj wojowników cielia, czyli jeden z lepszych oddziałów łuczników. Możemy mieć oblegających Bragaru, możemy mieć wilki Ragnara. Możemy mieć krańców wyborowych Hochlandu, gwardię lektorską, łuczników wysokich elfów. Muskieterów. Ogólnie masę fajnych rzeczy tutaj możemy mieć. To jest, moi drodzy, bardzo duże miasto. W związku z czym, jak nie wiesz, co budować, buduj drogi. Mamy handlu 3000, będziemy mieli 2700. Buduj drogi, doskalaj wojsko. A nie, jeszcze nie doskalaj. Będzie w doskalał za chwilę. Victory is assured. Jawel! 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 Połączymy sobie nasze Jawel! oddziały, dociągniemy kolejną Jawel! armię w następnej turze i będziemy się Ujawel! szykować do decydującej rozprawy z nieumarłymi.
Kawdrej tutaj mają mocny posterunek 5 tysiaków z jednego miasta, to jest zajebistą wielkością. W związku z tym stać nas teraz na utrzymanie dużych sił. Przechwyciłem jedną z najbardziej wartościowych miejscowości, jakie w ogóle są. Teraz jestem w stanie rozbudować się w Grundenwald, jestem w stanie zbudować coś ciekawego. Come on, gro, co to za ściny? Górnictwo. Będziemy czerpać zyski z górnictwa. Kopalnie wybudujemy. W tym miejscu. Breeder wybudujemy tym razem farmy. I skończymy turę. A nie ma jakichś najemników tutaj w okolicy? Którzy mogliby do mnie dojść, dołączyć, tudzież cokolwiek zrobić mi? Nie ma. Ale jest ten kod ciekawy. Wy jesteście tu. Więc dobrze, więc wy dojdźcie tutaj. I od was zaczniemy tworzenie armii. Więc dobrze, włócznie. Reszta piechoty. Wilki Ragnara i ten drugi oddział najemników, który nie wiem jak się nazywa. I wolna kompania łuczników. Albo ty zostaniesz jako nadzorca tego miasta. A ty dołączysz do armii. I naszym zadaniem będzie tutaj powstrzymywać ekspansję nieumarłych. Ale fakt, że udało się zająć coś tak wartościowego jak ruiny Mordheim, możemy wyrobować tutaj takie oddziały jak łucznicy wysokich elfów, którzy mają 17 obrony i są jednym z mocniejszych oddziałów, to wow. Dosłownie wow, wow i jeszcze raz wow. Bo stąd będziemy mogli non-stop wsparcie dosyłać i posiłki. Mój szpiegu, pokaż mi, co mają nieumarli. Tu mają drobne siły. Tempelhof mają drobne siły. I mam nadzieję, że dalej będą popełniać ten błąd. I Waldenhof też nie mają nic szczególnego, zatem myślę, że jak sprowadzimy dodatkowe jeszcze oddziały, to dwiema armiami będziemy mogli spróbować pojechać nieumarłych. Znaczy, najpierw zająć im te dwie prowincje. Czyli po kolei Tempelhof to i Waldenhof i wówczas mamy jesteśmy rozszerzeni na ten teren. Brzmi jak nawet dobry plan. Kończmy zatem turę. Moment, elfie ruiny są niezdobyte. Zatem nie, bunkrujemy się tam i... A nie, elfie ruiny są oblegane aktualnie, więc... Nie, więc i tak nie mamy szansy ich zdobyć, dobra. Bo już się podnieciłem, że zdobędziemy jeszcze elfie ruiny. Dobra, ale jak widzę nie mamy szans tam podziałać, bo są one niestety oblegane. Ale natomiast mamy szanse i to spore szanse mamy, żeby zaszkodzić to bardzo poważnie, zaszkodzić nieumarłym. I de facto wyeliminować ich z tamtej części mapy. Co sprawia, że jestem bardzo rad i wesół. Buduj kościółek w ruinach Mordheim. Spoko, jak tylko się drogi zbudują, to chętnie ci kościołek postawię. Masz, żebyś się cieszył, żebyś nie płakał, mój kochany wielki teogonisto. Tutaj zapewne dostaniecie jakieś uberpancerze, czy ekspy, więc przetrenujcie się z łaski swojej, wszyscy. Bo dostaniecie jakieś busty, nie wiadomo jakie. Jak wielkie. I will survey the battle from a new position.
A mój dowódca zrobi tutaj takie coś? Zrobi tutaj takie coś? I zrobi tutaj trzecią wieżę. I dzięki temu widzę wszystko i wróci się tutaj. Szpiegu, pokaż mi, co oni mają w Tempelhof. Czyli jest to coś, czego powinienem się obawiać. Co to jest? Rycerze Czarnego Grala. Nazwa brzmi groźnie, nie wiem czy... O nie! Nie, a nie, to są upiory z kuchanów. Uff. Bo już się bałem, że to są nekromanci, to gdzieś w magowie. Upiory z kuchanów to jeszcze można pojechać. Szpiegu, stań sobie o dwa kroki bliżej tej armii. Stań sobie tu. I zobaczmy teraz. Nie wiem, czy chcę ryzykować wprowadzaniem go do tej armii. Ma w 95% szans powodzenia, więc spróbuj wejść tam. I teraz możemy zobaczyć dokładnie, co wy tu macie, moi kochani. Średni oddział, głównie skuteczny, bo straszy wroga. Tak samo tutaj, niespokojne dusze mają mniej więcej te same funkcje, by strafić wroga. Upiorni królowie z halabardami, czyli średni oddział, średnia piechota. To jest mocne, ale bardzo nieliczne. Więc myślę, że będziemy mogli, tutaj zreformować kolejną armię i ruszyć na nich. W następnym odcinku myślę, że już miasto się rozbudowuje jak Rundenwald. Już tym mury dostaniecie. Za chwilkę. Ale najpierw Fort Schippel bym tutaj wybudował. I co to będzie? Co ja chcę wybudować Fort Schippel? Ja chcę wybudować cmentarz pierwszego poziomu. Pernik. Chcę wybudować sobie drogi, które dadzą mi znowu poważny bonus. Bo aktualnie mam 200, będę miał 2500, czyli 400 sztuk złota na samych drogach. Zarobię sobie. Super. Super, 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 tak super, że lepiej być nie może. Mam nadzieję, że ci nie umarli, będą wciąż tak głupio ustawieni wokół tego miasta. Coś wam się wyspawnowało. Gdybym grał na normalnym skrypcie kampanijnym, to by to były cztery pełne armie, pewnie, na to są to cztery generałowie. Więc jest jak najbardziej spoko. Ale po prostu jakby to były cztery pełne armie, to byłoby mnóstwo tak zwanego ciupciania się z tymi nieumarłymi i tak dalej. A takie coś nie jest fajne, nie jest przyjemne, nie jest miłe w jakikolwiek sposób. Goblin atakują Breder. Aha, czyli zatrudnił takiego gościa. Przeczytajcie sobie opis, wygląda paskudnie. Dobra, w ruinach Mordkam co się dzieje? Mogę coś sensownego doskalać? Dostajecie chyba srebrne pancerze, o ile się nie mylę. Po przeszkoleniu. Tutaj stańmy sobie. Dobra, więc tu sobie stańmy. To tu sobie stańmy! O mój Boże! Więc ty sobie stań tu. Obok tego kolesia. I co weźmiesz? Na pewno chcę od ciebie, żebyś wziął te trzy oddziały. Albo nie, te dwa oddziały. O, w ten sposób.
John! It shall be done. Teraz weźmie te cztery oddziały. Pójdzie się przetrenuje na lepszy ten. Dalej, chcę byś wziął te dwa oddziały piechoty. Dokładnie, te dwa oddziały piechoty. Teraz chcę, żebyś wziął włócznie w liczebności dwóch oddziałów. Trzech oddziałów włóczni, powiedzmy. Dwa oddziały muskietów. Tutaj. Overpowered kuszników. Łuczników. Jeden oddział, dwa oddziały konnicy. I to jest armia, która pójdzie na nieumarłych. I tutaj będę planował ich rozbić. A co wy macie w mieście? Bo jak jakiś tych czarodziejów, to ja się boję. Nie, nie macie nic. Macie tylko grobową straż z drakę duchowy jako potężniejszy oddział. Macie upiornych królów z habardami. Czyli nie macie nic, co by mnie mogło bawić. Ja wziąłem tą lżejszą konnicę, bo tą wolę sobie oszczędzać. Cięższą. I zachować na chwilę bardziej wymagającą mojej interwencji. A patrzcie, ile teraz mam odblokowanej możliwości rekrutacji. To jest coś niesamowitego. Wow. Ja to wszystko mogę robić. Mogę nawet ogry tutaj rekrutować. Lol. Czyli mam tak gigantyczne możliwości werbunku i dobrze, i tak się cieszę, że tego miasta nie wyburzyłem, nie splądrowałem, bo nawet sami nie wiecie. Jaką mi to radość sprawia, że nie splądrowałem tego miasta. Tutaj są mało zadowoleni, pewnie inna wiara. Gobliny atakują Breder. No co wy nie powiecie, ale te gobliny mam na jedną farbę. Dobra, werbuj sobie oddziały garnizonu. Tu ani mogę ich mieć 8. Więc to będą na pewno ci i ci. Więc na razie sobie zwerbuj 6 oddziałów. W Breder mogę mieć w tym miasteczku wciąż 4, więc sobie dowerbuję 2 oddziały krasnoludów, które radośnie będą roztrzaskiwać goblińskie karki. Tu mogę mieć oddział darmowy, ile? 6, więc od razu sobie zacznijmy je tworzyć. Najpierw sobie stwórzmy 3 takie oddziały, żeby pilnowały mi porządku w tym mieście. Tu mogę mieć oddział darmowy 2, a nie mogę zrobować nikogo, więc nic nie będę miał darmowe. Tu zwerbuj to. A, was mogę ptaka w stół? I tu jesteście darmowi. Czyli się nie myliłem. Dobra. Graj, buczy. Kończmy turę. Mój przywódca frakcji niedługo będzie miał okazję po raz kolejny wykazać się w bitwie. Wziąłem sobie lżejszą konnicę wilków Ragnara, ponieważ nie chcę przemęczać tej konnicy, która się wykazała ostatnio w bitwie. Chłopaki muszą sobie odsapnąć po tym jakby budującym zwycięstwie, więc kończmy turę. Jak widzę, zaatakowałeś mnie. Gratuluję odwagi albo głupoty. Ale raczej to drugie, raczej to jest głupota.
mnie tutaj kołsać i atakować. Ale tak, jeszcze się wiecie, nad czym zastanawiam, nad tym miastem, które zdobyłem. To dalej jest, kurde, chłopaki, to dalej jest, kurde, moi drodzy, multikulti w świecie Warhammera. A wiecie czemu? Jest to multikulti w świecie Warhammera? Co, chcesz niby to zdobyć? Ciekawe jak. Automat. I co, umierasz? No. Richarda Kru. Przeklęta kompania, może ci się przydać do czegoś. Richard Kreuger. Siarczysta zima. A gdzie ta przeklęta kompania dotarła? A. I ty masz miecz zarazy. I przeklęta kompania Richarda Kreugera. Dobra, gdzie nie mam zawątpić? Tu mam. Tu mam. Tu mam, tu nie mam. There is bloody work to Wypad. be done this day. I must change my position. Będzie zarządzał tym miastem. Za dobre wona, srutu rutu. Za dobre wona. Miasteczko je powiększa, breder, w związku z czym napraw mur. Buduj kolejny. Raport budowy. Tu się wybudowali farmy, więc buduj targowisko. Tu się buduje kościółek, bardzo dobrze. The gods have granted this day to earn our glory. My Mój lord. szpiegu. Pokaż mi może co Of się tu dzieje, course. czy ja nie mogę zająć na rafu? Nie, bo tutaj jest większa armia. Więc wolę na razie nie ryzykować. Tutaj doszkolimy was. Co mogę zwerbować? Mogę zwerbować pikinierów. Nulm. Którzy mogą być doskuteczni, bo mogą promować mrówuczni. A mrówuczni to jest coś, co ja lubię. Wieści rodowe, tutaj powerbowały się wszędzie wolne kompanie, co mnie cieszy i rajcuje. Tutaj mam aktualnie 5 oddziałów, więc jeszcze 3, żeby było 8. Jeszcze jeden oddział łuczników. Tutaj mam 3 oddziały krasnoludów, więc jeszcze jeden oddział zwykłych łuczników. Tutaj was zwerbowałem bardzo dobrze. Tu mam 3 oddziały darmowe, które mogę mieć. Mogę mieć oddział 6, więc zwerbujemy tutaj 2 oddziały zwykłych łuczników. Jeszcze by służyli w tym miejscu. Żeby zwiększyć swojego militarnego powera. A tymczasem, moi kochani. A widzę, że wy oblegacie ją Waldenhof. Więc ja sobie zdobędę Tempelhof, zostanę sobie tu. Po prostu chcę, żeby od tego kierunku nadeszły mu posiłki, żeby łatwiej mi było posiłki wroga pokonać i zaatakuję tutaj. 4 do 3. Ma sporo generałów, więc sporo, więc ci wytłukę sporo dowódców w tej bitwie. A co wy macie w gwardii? Świta hrabiego wampirów, nędza. Co ty masz? Arystokracja von Karsteinów, nędza. I ty też masz pewnie arystokrację von Karsteinów, bo ile mnie wzrok nie myli. Dobra, ale moi kochani, myślę, że to jest dobry moment, żeby zrobić sobie save'a. Hochland 2.
I ta bitwę stoczymy już, moi drodzy, w następnym odcinku. Do zobaczenia, cześć, trzymajcie się.